Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj dzisiaj z powodu zmartwychwstania, wydarzenia, które przewróciło świat do góry nogami. Wśród wielu religii, wśród tysięcy religii, chrześcijaństwo jest tą jedyną, która ma żywego Boga. Czytam taką historię w Ewangelii Łukasza. Pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać. Kobiety przyszły do grobu, do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi. I wówczas spadły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Wiecie, nasz Jezus żyje. Jego grób jest pusty. Jego grób jest pusty. Jego życie jest zapowiedzią życia dla nas. Chcemy Mu za to dziękować. Chcemy Go uwielbiać. Chcemy Mu chwałę oddawać. Chcemy Go wywyższać. Chcemy śpiewać, bo godzien jest, żeby Mu oddać chwałę. Tak bardzo dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś blisko nas, za to, że Twój Duch ciągle uczy nas nowej pieśni. Amen. Żyje na wieki nasz uwielbiony Pan. Żyje na wieki Król Jezus, Król Jezus zmartwychwstał. Alleluja, o, 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 alleluja, o, 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 alleluja. Śmierci, gdzie twa moc? I gdzie rządło twe? Przeminęła noc, Król pokonał cię. Zmartwychwstały Pan, zmartwychwstały Pan, blaskiem słońca lśni, znika wszelki strach. Świętujemy dziś, zwyciężamy z nim. O, 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 alleluja. Zmartwychwstały Pan, blaskiem słońca lśni, znika wszelki strach. Świętujemy dziś, zwyciężamy z nim. O, 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 alleluja. O, 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 alleluja. Najwyższej godzien chwały, Zbawiciel świata. Ta siła z
zniszczyła. Moc święci krzewi strach, ta siła ożywia. Ta siła mieszka w nas, ta siła zniszczyła. Moc święci krzewi strach, ta siła ożywia. Ta siła mieszka w nas. Ta siła ożywia, ta siła mieszka w nas. Żyje na wieki nasz uwielbiony Pan. Żyje na wieki Król Jezus. Świętować Twoje zwycięstwo. Jesteś Królem, Panie. Pokonałeś grzech, pokonałeś śmierć, Panie. Pokonałeś wszelkie przeciwności. Zwyciężyłeś. Chcemy dzisiaj o tym wołać, chcemy dzisiaj o tym krzyczeć, Panie. Jesteś wspaniałym, cudownym Królem i nic nie może się Tobie równać. Tobie chwała, Tobie cześć. Halleluja. Jezus żyje. Halleluja.
jest z nami, poprowadzi nas, On nas nie zostawi, On nas nie zostawi. Bóg jest przy nas, Jego łaska trwa, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie. Chwała Mu, nie pokona. Zwycięstwo nam dał, to nasz Pan, Bóg może wszystko. To nasz Pan, Bóg może wszystko. To nasz Pan, Bóg może wszystko. Halleluja. Halleluja. Amen. Wielkanoc to niezwykłe wydarzenie, które nieodwołalnie skupia nasze myśli, nasze serca na wydarzeniach Golgoty, krzyża, pustego grobu i tego wszystkiego, co dzieło Jezusa przyniosło. To jest dzieło, które nieodwołalnie skłania nas do takiej refleksji, co przyniósł Jezus, kim my jesteśmy w Jezusie, co z Jezusem możemy przeżyć, w jakim momencie jesteśmy, na ile jesteśmy rozczarowani, a na ile spełnieni. Myślę, że każdy z nas przeżywał taki moment, kiedy żyliśmy pewnego rodzaju obietnicą. Obietnicą, która miała przynieść głęboką przemianę do naszego myślenia. Miała nie tylko do naszego myślenia, ale też do naszego życia. Głęboką obietnicę, głęboką nadzieję, która żywiła się obietnicą, że na pewno będzie lepiej. I nagle okazało się, że nastąpiły okoliczności, na które tak naprawdę nikt nie ma wpływu, nie ma winnych, są tylko rozczarowani. Chciałbym przeczytać tekst, który jest zapisany w Ewangelii Jana. Tekst, który mówi o wielkiej obietnicy, o obietnicy wielkiej radości. A ta radość i ta obietnica ma niezwykłą cechę. Posłuchajcie. Pan Jezus mówi tak. Jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów pytali jedni drugich, co znaczą te Jego słowa? Jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie oraz gdyż idę do Ojca. Zaczęli się więc zastanawiać, co to za chwila, o której mówi. Nie rozumiemy, o co mu chodzi. Jezus rozpoznał, że chcieli go pytać i zagadnął. Czy rozważacie między sobą moje słowa? Jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie? Ręczę i zapewniam. Wy będziecie płakać i rozpaczać. A świat będzie się bawił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę. I będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. W tym dniu o nic też nie będziecie mnie pytać. Ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dawam. Dotąd o nic mnie nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Pan Jezus składa niezwykłą obietnicę wielkiej, wielkiej radości i używa obrazu kobiety, która jest brzemienna, kobiety, która ma już w niedługim czasie urodzić dziecko, kobiety, która znosi ciężar ciąży. To nie jest masło maślane, ale to nie jest łatwy moment w życiu kobiety.
My mężczyźni możemy tylko ze współczuciem się temu i z podziwem przyglądać. Tymczasem kobieta przeżywa bóle przedporodowe, przeżywa bóle porodowe, a przedtem przeżywa wielki stres. Jak to będzie wyglądało? Jak to będzie bolało? Jak ja potem będę wyglądała? I jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Ale kiedy urodzi się dziecko, kiedy urodzi się nowy człowiek, Pan Jezus mówi, ona już nie pamięta o tych wszystkich bólach porodowych, dlatego że wszystkie jej uczucia i wszystkie jej emocje skupione są na nowonarodzonym człowieku. My, którzy mieliśmy przywilej i radość stać się rodzicami, mamy nie tylko w pamięci, ale mamy w codziennym naszym doświadczeniu taką wielką radość, która wynika właśnie z rodzicielstwa, które nie zawsze jest łatwe, które nie zawsze jest łatwo osiągalne, ale zawsze przynosi radość, bo taki jest Boży zamysł. Oczywiście są sytuacje trudne, kiedy dziecko urodzi się nie takie w sensie zdrowia, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali. Przeżywamy wtedy smutek, przeżywamy troskę. Ale tak czy inaczej, to urodzenie dziecka powoduje niezwykłą radość w rodzinie. Nawet, chociaż nie mam takiego doświadczenia, nawet kiedy urodzi się dziecko niepełnosprawne, to miłość rodziców do tego dziecka jest nie do zmierzenia. I Pan Jezus mówi o wielkiej, wielkiej radości, kiedy urodzi się nowy człowiek, kiedy przyjdzie na świat nowe życie, kiedy przyjdzie na świat nowa istota, to serce rodziców i serce domowników przepełnia radość, której w zasadzie nic nie może przygasić. I Pan Jezus mówi o pewnego rodzaju radości, która znacznie przewyższa ten rodzaj radości, który wynika z rodzicielstwa. Bo mówi to w kontekście swojego odejścia na krzyżu i potem przyjścia jako zmartwychwstały. I rzeczywiście w tym momencie Pan Jezus w proroczy sposób zapowiada, że Jego odejście będzie połączone z wielkim smutkiem, ale Jego ponowne pojawienie się już jako uwielbionego, jako zmartwychwstałego przyniesie źródło niewyczerpanej radości. Radości, jak tutaj czytamy, że waszej radości nikt was już nie pozbawi. A więc świadomość tego, że miałem do czynienia, że mam do czynienia ze zmartwychwstałym Jezusem, ze zmartwychwstałym Panem, z tym, który mnie odkupił, przynosi radość, której w zasadzie nic nie może zdusić, nic nie może przyćmić. Czyżby ciśni się na usta wcale nie przewrotne pytanie, czyżbyś Panie Jezu w swojej wszechwiedzy nie przewidział tego i zaskakuje Cię fakt, że przez świat przetoczą się wojny, które pochłoną miliony ludzkich istnień? Czyżby Ciebie, Panie, zaskoczył fakt, że na świecie pojawią się złośliwe choroby, które zdziesiątkują miasta, zdziesiątkują narody, wyniszczą całe rodziny? Że po tych zarazach pozostaną niezliczone mogiły? Czyżbyś, Panie Jezu, o tym nie pamiętał? Czyżbyś nie uwzględnił tego, że w naszych rodzinach pojawią się sytuacje, które będą zasmucały nasze serca, które będą powodowały głębokie podziały, niesnaski, rozdźwięk, rozgoryczenie, smutek? Czyżbyś, Panie Jezu, nie przewidział tych wszystkich turbulencji, które są spowodowane, a to
załamaniami gospodarczymi, a to niepokojami politycznymi, a to wędrówkami ludów, a to kataklizmami, na które w ogóle nie mamy wpływu. Czyżbyś, Panie Jezu, nie uwzględnił tego? Ale kiedy przyglądam się historii, nie tylko tej historii wynikającej z relacji między Bogiem a człowiekiem, ale też tej relacji, tej historii powszechnej, to widzę, że rzeczywiście przez świat przetaczają się wojny. Rzeczywiście przez świat przechodzą kataklizmy. Są powodzie, susze, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi. Że rzeczywiście pośród narodów jest zamieszanie. Że rzeczywiście niektóre rodziny przeżywają swoje dramaty. Co wcale nie wyklucza, te fakty wcale nie wykluczają tej niezaprzeczalnej prawdy o tym, że Pan Jezus przyniósł źródło radości, która wszystko zakrywa. Bo jak ta kobieta, która cierpiała w bólach porodowych, a potem cieszyła się z nowonarodzonego dziecka, tak samo my jako ludzie, jako społeczność ludzka, przeżywamy wojny, turbulencje, upadki, rozgoryczenia, zawody, rozwody. Ale to przecież nie jest Boży plan dla naszego życia. Przecież to nie jest Boży plan dla żadnego człowieka. Przecież w Jezusie Chrystusie jest obietnica. Będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Jak bardzo potrzebuję takiej radości. Jak bardzo stęskniony jestem takiego stanu. Jak bardzo chciałbym znaleźć się w tym miejscu. Miejsce Bożego zaopatrzenia. Miejscu, gdzie Boże Słowo stanie się ciałem. Boże Słowo stanie się rzeczywistością. Jak bardzo tęsknię do tego miejsca. Jak czasami wydaje mi się, że jak ono jest bardzo, bardzo odległe, może sobie zanucę jakąś taką piosenkę znalezioną na YouTubie. Kiedyś tam. Kiedyś tam. Tymczasem Pan Jezus mówi: wy teraz przeżywacie smutek, znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Nikt was nie pozbawi radości. Czy ja mogę dzisiaj sięgnąć po taką radość? Czy ta obietnica jest odwołalna, czy nieodwołalna, czy z nią można dyskutować? Kiedy startuje samolot, to zanim przystąpi się do procedury startowej, oblicza się siłę wiatru, masę startową samolotu, ilość pasażerów, wiele czynników, ciśnienie powietrza i następuje rozruch silników. I kiedy już z wieży kontrolnej wydawane jest zezwolenie na start i hamulce zostają zwolnione i samolot nabiera pędu i w pewnym momencie ma już taką prędkość, jeszcze będąc na ziemi, i pada taka komenda V1, tam w kokpicie pada komenda V1. I po tej komendzie kapitan samolotu musi podjąć decyzję, czy kontynuuje rozbieg, czy zarządza gwałtowne hamowanie. Ale kiedy po tym V1 nie ma żadnego odzewu ze strony kapitana, następuje druga komenda, rotacja. I po tej komendzie rotacja, następuje oderwanie maszyny od pasa startowego. To już jest nieodwołalne. To już jest... Nie da się tego po prostu zatrzymać.
Jej, to musiałoby się skończyć katastrofą. Słowa Pana Jezusa są nieodwołalne. Od momentu, kiedy pojawiły się w Jego sercu, kiedy pojawiły się na Jego ustach, kiedy dotarły do słuchaczy, one są nieodwołalne i ta obietnica radości niezmąconej jest nieodwołalna. Dla mnie to jest dobra wiadomość. Jak ja mogę się tego uchwycić? Co ja mam z tą wiadomością zrobić, kiedy patrzę dzisiaj po prostu w Polsce, gdzie żyjemy, gdzie jest zamieszanie, gdzie mamy sprzeczne komunikaty, gdzie nie wiesz, co ze sobą zrobić. Spotkać się, nie spotkać. Można wyjść, nie można wyjść. Mnóstwo niewiadomych. Jak bardzo potrzebujesz takiej stabilności. I okazuje się, że Pan Jezus to wszystko przewidział. Nie, żeby tam nam planował różne zawiłości życia. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że cokolwiek by się wokół nas nie działo, to jest zawsze możliwość sięgnięcia do tego słowa Pana Jezusa i wprowadzenie go w życie. Otóż tak sobie myślę, że w obecnej dobie, w obecnym czasie, kiedy wiele niewiadomych jest pośród nas i wokół nas, to jest coś takiego, do czego chcę się dzisiaj odwołać. Widzę, że Kościół, w którym funkcjonuje, i to nie tutaj w tym sensie takim lokalnym, ale w sensie ogólnopolskim, ten Kościół musi się przedefiniować. Trzeba zredefiniować Kościół w sensie funkcjonowania. Bo nie możemy się spotykać, bo są ograniczenia, bo 1,5 metra, bo 20 metrów na osobę, bo liczą, bo nie wiadomo co. Czy to jest koniec Kościoła? Nie. Bo Pan Jezus powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Wolę uchwycić się tych słów Pana Jezusa. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Okej, okay, Panie Jezu? Tak? Tak, w każdym razie, to w takim razie jak? Chcę powiedzieć Ci taką rzecz. Pierwszy Kościół, z jakim możesz mieć do czynienia i w Bożym zamyśle masz mieć do czynienia, to jest Kościół, który tworzysz w swoim domu. To jest Kościół, który tworzysz w miejscu, w którym mieszkasz, ze swoimi najbliższymi. Tam, w swoim domu, obojętnie, czy mieszkasz w Warszawie, czy w Bydgoszczy, na Szwederowie, czy na Osiedlu Leśnym, gdziekolwiek mnie słuchasz, ale tam, gdzie jesteś, tam możesz tworzyć Kościół i tam, w swoim domu, możesz być kapłanem swojego Kościoła. Tam możesz być domowym kaznodzieją, domowym usługującym. Modlić się o swoje dzieci, modlić się o swoje małżeństwo, modlić się o swoje ciało, czytać Biblię, bo gdzie lepiej czytać, jak poza swoim domem? To przecież w naszych domach mamy swoje komory modlitwy. To przecież w swoich domach mamy najlepszy obszar, najlepszą przestrzeń do tego, żeby to słowo wprowadzić w czyn. To jest najlepsza przestrzeń, żeby te słowa Pana Jezusa miłuj bliźniego swego jak siebie samego, żeby one się urzeczywistniały. Nie trzeba nigdzie daleko wyjeżdżać. Właściwie ta sytuacja daje nam całkiem sporo komfortu. Bo wiecie, tam nie ma kamer, tam nie ma mikrofonów, tam cię nikt za twoje zająknięcie w czasie kazania nikt nie skrytykuje, że miałeś słaby wstęp, że miałeś słaby storytelling. Nie, tam możesz powiedzieć, kiedy otwierasz lodówkę, kiedy otwierasz szafę,
kiedy idziesz do łazienki, kiedy idziesz do pralni, kiedy trzeba dom ogarnąć, to wszystko są przestrzenie, żeby sobie nawzajem usługiwać. Żeby mieć radość bycia razem. Żeby mieć radość bycia domownikiem wiary. Pan Jezus mówi, cóż bym miał, cóż dla człowiekowi, choćby cały świat pozyskał. A na swojej duszy, czyli na swoim życiu, czyli na swoim domu szkodę poniesie. Chcę ci powiedzieć taką rzecz. Chłopie, bądź kapłanem swojego domu. Twoi domownicy tego potrzebują. Potrzebują słowa zachęty, modlitwy, która niesie troskę. Modlitwy, przez którą Bóg chce działać wśród twoich domowników. Żono, bądź radością dla swojego męża. Zobacz, jak wiele słów skierowanych jest do was, kobiety, przez słowa Nowego Testamentu. Może ci się wydawać, a to takie trudne, ale jeżeli chcesz czerpać z tej radości, o której mówi Pan Jezus, a waszej radości nikt was nie pozbawi, chcę wam powiedzieć świadectwo. Przeżywaliśmy z moją żoną na przełomie października i listopada czas odłączenia. Chorowaliśmy na COVID. Bóg nam pobłogosławił, że pochorowaliśmy się razem, jednocześnie. I przez półtora miesiąca byliśmy razem odizolowani w jednym domu, razem na 50 metrach. Wydawać by się mogło, zwariować idzie. Powiem wam tak. To jeden z najlepszych czasów naszego małżeństwa, kiedy mogliśmy sobie usługiwać, kiedy mieliśmy świadomość, że jesteśmy zdani na jeden, na drugiego, że możemy okazywać sobie troskę, że możemy, kiedy trzeba, ustępować, cieszyć się swoją obecnością, cieszyć się swoim widokiem, mieć troskę wtedy, kiedy jeden drugiemu musiał przynieść lekarstwa, ale mieć też tą radość, kiedy wracał nam smak, kiedy wracał nam węch, kiedy mogliśmy o tym wszystkim opowiadać. Czy był to czas pozbawiony troski? Nie. Ale przyniósł niezwykłą radość do naszego życia. Przyniósł niezwykłą radość do naszego życia małżeńskiego. Czy było łatwo? Nie. Czy było warto? Po stokroć tak. Wypełnia się słowo Pana Jezusa Chrystusa. W Trenach czytam w trzecim rozdziale takie słowo. Prawie sobie zaznaczyłem, ale szybciutko znajdę. Słowo, które brzmi, w którym jest mnóstwo zachęty. Mimo, że to Księga Lamentacji, to jest tam kilka wersetów, których warto się uczepić. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem. I w Nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję. Dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. O jakżeż niezwykła obietnica. I jakżeż nieodwołalne jest to słowo. Jakżeż cenne. Jak warto się go chwytać. Jak warto z tego słowa zrobić fundament. I chociaż my jako ludzie... Nam zdarza się, że składamy obietnicę, będzie dobrze, a potem się okazuje, że nie możemy tej obietnicy dopełnić. Nie tak mają się sprawy z naszym Bogiem, bo On, kiedy powie, to tego swojego słowa nie musi cofać. Twój dom jest miejscem, w którym Bóg
chce budować swój Kościół. Walka z Kościołem to jak próba uchwycenia oliwy. Im mocniej ściskasz pięści, tym bardziej ona wychodzi między palcami. Powiedział Pan Jezus, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Powiedział Pan Jezus, że naszej radości nikt nam nie zabierze. A słowa Jezusa to słowa Jezusa. I apostoł Paweł taką konkluzję wyciąga, której i nam warto się uchwycić. Jeśli chcemy zaufać Jezusowi, jeśli chcemy doświadczać Jezusa, jeśli chcemy wiedzieć, że te Jego słowa są prawdziwe, że są warte uchwycenia, to pamiętajmy, dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. Nieodwołalna jest łaska dla Ciebie, nieodwołalna jest radość, która jest przygotowana dla Ciebie i dla mnie. Dlatego ciągle skupiam swoje oczy na zmartwychwstałym. Dlatego ciągle mnie dziwi to, co odkrywam w Ewangelii. Że ciągle jest w niej wiele, wiele radości. Że ciągle w niej jest mnóstwo ładunku, który dodaje mojemu życiu energii. Tak przed laty odkryłem taką prawdę i nie mam zamiaru z tym dyskutować. Bogu na tym świecie wiele rzeczy wyszło dobrze albo bardzo dobrze. Ale za dwie z nich jestem szczególnie wdzięczny. Jedną z nich jest rodzina. Drugą z nich jest Kościół. To są rzeczy, w których mogę funkcjonować, w których mogę się trzymać, w których chcę chodzić. To są rzeczy, na których chcę budować moją świadomość. To są rzeczy, w których też znajduję urzeczywistnienie tych słów Pana Jezusa. Nikt wam nie zabierze mojej radości. Czy przez rodzinę przechodzą dreszcze, czy przez Kościół przechodzą dreszcze, czy Kościół doznaje grypy, czy rodzina doznaje grypy? Tak! Ale są to epizody. A ja nie chcę się skupiać na przykrych epizodach. Ja chcę się opierać na słowie Pana Jezusa, które wnosi do mojego życia siłę. I dzisiaj chcę się z Tobą modlić. Może nigdy nie słyszałeś tego, że możesz być kapłanem w swoim domu. Chcę Ci powiedzieć, nie tylko możesz. To jest Boże oczekiwanie, to jest Boża wola względem Ciebie. Tam na krzyżu, na Golgocie, Pan Jezus zapłacił cenę życia po to, żebyśmy mogli być kapłanami Boga Najwyższego. Na poziomie domu. Przede wszystkim na poziomie domu. Dom jest darem Boga dla Twojego życia. Jesteś darem dla swojej żony. Żono, jesteś darem dla swojego męża. Dzieci, jesteście darem dla swoich rodziców. Dziadkowie, jesteście darem dla swoich wnucząt. Ludzie, jesteśmy darem dla siebie, bo taki jest Boży plan. Bądźmy, wnośmy radość, taką świadomą radość do życia naszych bliźnich. Postanowiłem z moją żoną, że chcemy ze sobą żyć długo, że chcemy być ze sobą razem. Jak to zrobić? Jedna z podstawowych rzeczy, jedna z ważniejszych decyzji naszego życia. Będziemy żyć tak i tak będziemy ze sobą rozmawiać, tak się będziemy ze sobą komunikować, żeby siebie nawzajem intencjonalnie nie ranić. Czy się ranimy po drodze? Tak. Ale nigdy w tej naszej komunikacji nie ma intencjonalnego ranienia. Bo to jest różnica zasadnicza. Czy to jest możliwe, czy to jest do wzięcia? Tak. Czy to źródło jest otwarte? Tak. Kiedy zwracasz się do Jezusa, kiedy mówisz Mu, Panie, nie daję rady, nie potrafię, dajesz Mu zielone światło, żeby zaczął
w błogosławiony sposób ingerować w Twoje życie tak, żebyś mógł powiedzieć po krótszym albo po dłuższym czasie: Boże, dziękuję Ci, bo okazałeś mi łaskę. Dziękuję Ci. Takie między innymi przesłanie niesie ze sobą słowo Jezusa Zmartwychwstałego. Kiedy widzimy zbliżające się kłopoty, jojczymy, narzekamy, ale potem, kiedy przyjdzie błogosławieństwo zaopatrzenia, możemy dziękować Jezusowi. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że tam, gdzie jesteśmy, w mniejszym albo szerszym gronie, że tam, gdzie jesteśmy, ale przede wszystkim w naszych domach, możemy widzieć Twoje błogosławieństwo, Twoje zaopatrzenie. Panie, ja chcę być mężem, który przynosi radość do życia mojej żony. Chcę być prezentem dobrze zapakowanym. Chcę być tym, który nie przynosi rozgoryczenia do życia moich dzieci. Jesteś w swoim miejscu, tam gdziekolwiek słuchasz mnie. Jesteś w swoim miejscu i wiesz, o co się modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. Jeżeli przeżywasz czas trudności, zamknij się na odosobnieniu i powiedz tak jak Piotr, który w pewnym momencie chodził po wodzie, potem przestraszył się, zanurzył się w głębiny, ale zdążył wykrzyknąć: Panie, ratuj! Powiem Ci tak, taka modlitwa jest wystarczająca. Ten sygnał jest wystarczający. Bóg jest czuły na nasze wołanie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś na krzyżu Golgoty. I dziękuję Ci, że jako Kościół możemy świętować. I dziękuję Ci, że możemy zwracać się do Ciebie z naszymi sercami, z naszą bezradnością, z tym, co nas przerasta. Boże Wszechmogący, chwałę Ci oddajemy. Dziękujemy Ci za to, że w Chrystusie Jezusie mamy nowe życie i w Chrystusie Jezusie mamy źródło niezwykłej radości. Chcemy się tej radości trzymać i nawzajem się pocieszać tą myślą, że ta radość jest dana nieodwołalnie. Amen. I Was Bóg błogosławi. Miejcie dobry czas świąt, miejcie dobry czas ze swoimi rodzinami, miejcie czas dobry ze swoimi domownikami. Bądźcie odbiorcami nieodwołalnych Bożych obietnic i usługujmy sobie tym nawzajem. Amen. Pozdrawiam Was w imieniu Jezusa.